tutaj jest nasz jeden z najmłodszych kolegów, który reprezentuje ze środowiska studentów. Jest koleżanka, która kandyduje do Sejmiku Wojewódzkiego, Paulina Trzcińska. Jest kolega z tyłu do Rady Miasta, Artur Batkowski. Jest koleżanka, która reprezentuje listę do Sejmiku Województwa Śląskiego. Z tyłu koledzy Rada Miasta, lider listy okręgu numer 1, okręgu numer 5. Tak, to jakby jedynka i piątka, to jest szóstka w zasadzie. Kampania 2010 była kampanią krótką, to jest rzecz oczywista, bardzo krótką, za krótką. Wiele rzeczy nie mogliśmy jeszcze przedstawić, mimo tego, że staraliśmy się intensywnie brać udział w tej kampanii. Braliśmy udział w kilkudziesięciu debatach, w kilkunastu spotkaniach z mieszkańcami na osiedlach Lublina. Byliśmy na spotkaniach w wielu, wielu środowiskach. Przepraszamy tych, do których nie dotarliśmy. Dzięki tej kampanii mogliśmy poznać, przybliżyć sobie problemy mieszkańców osiedli, dzielnic, jak i również, patrząc z pozycji kandydata na prezydenta, problemy w małym pojęciu globalizacji miasta. Proszę Państwa, stoimy na tle XIV-wiecznej bramy krakowskiej, historycznej, jakże historycznej. To jest jedna z dwóch bram, która, uśmiecham się do telewizji, która się śmieje do mnie, więc ta brama prowadziła w minionych wiekach na wschód, była bramą handlową na trasie m.in. do Lwowa. Dzisiaj Lublin jako miasto staje się symbolicznie bramą na wschód i warto to wykorzystać. Włodarz miasta Lublina, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli takowy zostanie, ma pełne rozeznanie o potrzebach, jak i również rozwiązanie, receptę na każde z tych problemów, które dotyczą aktualnie i perspektywę dla naszego Koziego Grodu. Szanowni Państwo, na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno do Rady Miasta, jak i Sejmiku, znajdują się najlepsi kandydaci, z jakimi mogliśmy jako Polskie Stronnictwo współpracować. To są w zdecydowanej większości ludzie, czy osoby reprezentujące środowisko poza PSL, czyli nie są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale mają wspólny mianownik, są osobami, które doskonale w swoim środowisku znają problemy, są osobami, które działają transparentnie, są osobami, które potrafią integrować wokół siebie społeczności, osoby, i to jest gwarancją do tego, że jeśli zostaną radnymi, to będą lojalnymi wobec swoich wyborców. Nie będziemy robili inwestycji na ilość, ale będziemy robili inwestycje na jakość. Nie będzie ich matematycznie, ale będzie ich jakościowo, czyli będzie te, które należy niezbędnie dokończyć, a nie rozpoczynać w nieskończoność to, dlaczego później brakuje koncepcji do zamknięcia.